Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, zostaw jeden, sprzedaj wszystkie. To jest kolejny odcinek z tej miniserii mojej i dzisiaj Włochy. Co to oznacza? Na czym polega ta seria? Otóż przedstawiam wam czołg, który ja bym sobie zostawił, gdybym miał sprzedać wszystkie inne pozostałe włoskie czołgi. Czyli z każdej linii będzie jedna maszyna. Zaczynamy od medów i widzicie tutaj, co bym... Pewnie jesteście bardzo zdziwieni, że wybrałem P-44 Pantera, ale ja mam sentyment do niemieckiej Pantery, a niestety uważam, że niemiecką Panterą gra się źle w World of Tanks. I ta Pantera ma dużo przewagi nad tą Panterą niemiecką, to znaczy jest bardzo szybka, i ma ten słynny mechanizm doładowywania, który naprawdę się w wielu przypadkach przydaje. Mamy tutaj penetrację jak na meda całkiem spoko, 212. Mamy dosyć małą alfę, ale przypominam, że możemy 3 pociski wystrzelić w jakiejś podbramkowej sytuacji. Mamy tutaj fajną celność 0,32 plus jeszcze dosyć szybki czas celowania, czyli 2. No i jak na meda, myślę, że nie ma co narzekać na mobilność. Jest tutaj 22 konie na tonę. I teraz zapytacie, zaraz, skoro chciałeś wybrać 8, to dlaczego do licha nie wziąłeś Progetto? Wziąłbym Progetto, ale założyłem sobie, że w tym zestawieniu dzisiejszym będzie mógł wystąpić tylko jeden czołg premium. I jak się pewnie domyślacie, no nie będzie to med. Dlaczego jeszcze właśnie ta Pantera? No myślę, że w wielu sytuacjach ona może uratować dupsko drużynie dzięki temu, że te 600 uszkodzeń jest w stanie w bardzo krótkim czasie zadać, prawda? Jeżeli gramy innymi troszeczkę czołgami, no to niestety już tak różowo nie jest. Jakie są wady tego pojazdu? Bo wad jest dużo. Przede wszystkim to jest kloc, tak? To jest ogromny kloc. Na przykład jak go z Progetto porównamy, no to Progetto jest niższy, jest taki bardziej obły. Tutaj mamy zwykłego kloca, którego lubi babok. Niestety, baboki bardzo ją lubią. No i z boku mamy taką powierzchnię do trafienia, że jak jakiś troll podjedzie, to nam robi dziurę od razu i nawet, no, to jest 8, czyli dycha może nam... nas na strzał wziąć, prawda? Natomiast jeżeli gramy ostrożnie, to ta Pantera nadaje się do flankowania, nadaje się do kampienia, nadaje się do kończenia przeciwników w końcowej fazie gry, to znaczy jeżeli ich zostanie na przykład 2, a możemy wyjechać z tymi 3 pestkami, to często udaje nam się. Także ja lubię ten czołg, wybrałem tutaj 8 ze względu na to, że teoretycznie może rzucić na 6, 7, chociaż jak wiecie, rzadko się to w WoCie zdarza niestety, ale może się to zdarzyć. I wolałem troszeczkę wyżej tierowo iść później. Także, moi drodzy, to jest mój wybór P-44 Pantera. Niższych tierów nie brałem tutaj pod uwagę, bo tam nie ma nic takiego ciekawego dla mnie. Wyższe rzeczywiście tutaj można wybrać parę czołgów, ale pamiętam, że jak pierwszy raz tym zagrałem, to właśnie zdziwiłem się, o ile fajniej mi się gra tym niż niemiecką Panterą. A teraz jedziemy z kolejnymi pojazdami. I teraz jedziemy z niszczycielami, moim zdaniem, moi drodzy. Ten pojazd zostawiłbym zdecydowanie tutaj. Nie miałem dylematu żadnego. W przypadku medów spokojnie, to takie moje widzimisię ta Pantera, ale tu... Minotauro. Minotauro na 10 poziomie, oczywiście niszczyciel włoski. Co mnie w nim urzekło? Przede wszystkim to, że jest to czołg, który może grać na wieżę dosyć bezpiecznie. Czyli ma tu 10 stopni opuszczania działa. Zobaczcie, że ta wieża jest praktycznie zespolona z przodem, czyli mamy to działo bardzo wysunięte do przodu. Nawet jak wyjeżdżamy zza jakiegoś zaułka, to i tak jest to samo, czyli nie musimy najpierw wystawić pół kadłuba, tylko po prostu możemy troszeczkę skontować i nawet na tą przednią płytę wziąć. Jakie zalety ma ten pojazd jeszcze? Jest tu magazynek, ale przedziwny magazynek, taki wolno
strzelający i wolno ładujący. Ja nawet nie uważam tego jako magazynek, który ma 5 pocisków i one zadają ponad 500 uszkodzeń. To jest coś, patrzcie, co teraz będzie na przykład. No, gość się tak wyprawił, że szok. Oczywiście, gdyby to był normalny magazynek, to już by dostał ze 3 razy. No niestety, jak widzicie, tak nie jest. A więc po kolei, na zwykłej pesce mamy tutaj 265 penetracji, czyli jak na niszczyciel, powiedzmy jak na niszczyciel 10 poziomu, to nie jest jakaś rewelacyjna penetracja. Mamy 530 alfy, to jest fajnie. Mamy też ten magazynek 5-sztukowy. 10 stopni opuszczania działa. Niestety działo nie jest celne, ale bardzo często tym niszczycielem gramy albo blisko przeciwnika, albo naprawdę taki pół dystans jest i aż tak bardzo nam nie przeszkadza ta mała celność. Czas celowania jest 2,3, czyli jak na takie działo jest to spoko, moim zdaniem. Jest to po prostu spoko. Mamy tutaj niestety słabą prędkość. To jest minus tego czołgu. Zdecydowanie to jest minus tego czołgu. 30 km, 12 do tyłu. No, chyba nie znam gracza, który gra tym pojazdem bez sprężarki. Sprężarka daje w jego przypadku całkiem, całkiem sporo. Ilość koni również tutaj jest mało, tak? Czyli to jest 12. Troszeczkę powyżej 12 normalnie. No trzeba to zwiększyć zdecydowanie. Natomiast główną zaletą jest ta świetnie wyprofilowana wieża, która ma 300 mm pancerza. I oczywiście to można przebić, natomiast ona potrafi dingnąć bardzo dużo, zwłaszcza jak stoimy w dogodnej sytuacji i jeszcze ten kąt się troszeczkę powiększa, tak? Czyli po prostu wykorzystujemy te 10 stopni opuszczania i w wielu sytuacjach naprawdę możemy czuć się w miarę bezpieczni. Nie ma tutaj garnków jakichś takich wielkich, które są oczywiste i przeciwnik zaraz nam to na pewno przebije. Także czołg jak dla mnie wręcz rewelacyjny, czuć taką moc. Gracze czują respekt też przed nim. Jest to moim zdaniem fajna maszyna. Są jeszcze tutaj inne niszczyciele, którymi można pograć, ale akurat, no, mimo tego, że ja nie przepadam za dziesiątkami, to muszę przyznać, że ta dziesiątka jest udana i gra się nią fajnie. No i na koniec zostały nam czołgi ciężkie i teraz już widzicie, co wybrałem i przecieracie oczy ze zdziwienia. Jak to możliwe, że mając plejadę ciężkich czołgów włoskich, biorę Bizontę T-45. Kurka wodna, no. Jest to oczywiście premka 8 poziomu. Moi drodzy, nie wiem, czy można powiedzieć, czy to w ogóle powinno mieć znaczenie, ale ja troszeczkę też jestem estetą i ten czołg jest po prostu piękny. To znaczy, o ile w ogóle można powiedzieć tak, że czołg może być piękny, to ten czołg zdecydowanie jest piękny. On po prostu wygląda, jakby był o wiele nowocześniejszy. To znaczy, pochodził z zupełnie innego czasu. Zobaczcie. Wygląda jak czołg współczesny praktycznie. I bardzo mi się to podoba, gra nim również podoba mi się, mimo tego, iż wiadomo, że w drzewku włoskim, no, są ciekawsze maszynerie, prawda? Jakie tu są parametry? Zaledwie 218 penetracji. Mówię zaledwie, ponieważ to jest penetracja w medach spotykana bez problemu, także czołg ciężki moim zdaniem powinien mieć troszeczkę więcej. Mamy tutaj alfę 360, czyli tu już więcej niż w medach. I 3 pociski w tym takim dosyłaczu przedziwnym. Czołg nie jest zbyt celny, 0,40 i długo dosyć celuje, czyli 2,60. Można to zmniejszyć oczywiście. Jest za to szybki w miarę, jeżeli jedzie z górki, bo jest tutaj 50 km na godzinę, ale mamy tylko 13 koni. I żeby on się bujnął te 50 na godzinę, to musimy tutaj zamontować sprężarkę, a najlepiej to, żebyśmy w ogóle z jakiejś góreczki, chociaż delikatnej, zjeżdżali.
No bo 50 osiągnąć na takiej łące zwykłej, prostej będzie dosyć trudno. Jak się gra tym czołgiem? Tym czołgiem gra się na wieżę, która ma taki dodatkowy jeszcze pancerz warstwowy. Tutaj akurat kamuflaż jest, który... O, teraz może widzicie. Ten kamuflaż... No, kamufluje. Kurczę. W każdym razie gra się tym na wieżę, ma to 10 stopni opuszczania działa i na wszelkich górkach radzi sobie całkiem przyzwoicie, ponieważ nie ma widocznego jakiegoś super garnka. Oczywiście ten czołg losowany na dychy jest rozstrzeliwany, bo on nie ma argumentu na dychy, żadnego. Natomiast wylosowany, powiedzmy, na ósemki, na siódemki, nawet na dziewiątki, już sobie może troszkę tam poradzić. Także wybrałem go, bo w gruncie rzeczy, gdybym miał zostawić tylko jeden czołg ciężki, to musiałbym wybrać coś, co mi się naprawdę podoba, z, nie tylko ze względu na grę, ale także wizualnie, a ten czołg mi się bardzo, bardzo podoba. W innym przypadku wziąłbym na przykład dychę, ale nie. Tutaj Bizonte byłby w moim garażu. Myślę, że jeżeli wśród was są gracze, którzy go posiadają i którzy, powiedzmy, nie mają dużo premek i grają nim dużo, to można ten pojazd bardzo polubić, bo on, jak się zna dobre miejscóweczki, może naprawdę, może tutaj oddać odwdzięczyć się dobrymi wynikami i dobrymi zarobkami. Chociaż zarobki zdecydowanie w tym przypadku będą zależne od losowania. Bo strzelając goldem tutaj, no mamy 360 tylko tych obrażeń, to nie będzie jakoś pięknie wyglądało. Także takie są moje typy z drzewka włoskiego. To nie jest film, w którym ja wam mówię, które czołgi są najlepsze, absolutnie nie. Po prostu ja bym te trzy czołgi zostawił, czyli Panterę, Niszczyciel 10 poziomu i właśnie Bizonte. I gdybym miał trzema włoskimi czołgami grać do końca życia, to te trzy pojazdy zdecydowanie zapewniłyby mi całkiem sporo frajdy. Najmniej wątpliwym moim wyborem jest prawdopodobnie Pantera, gdyż większość z was wybrałaby po prostu Progetto. Ale ja się uparłem, więc jak już wiedziałem, że jak będę robił ten film, to wiedziałem, że Bizonte musi być w tej trójce po prostu. Po prostu go lubię. Dobra, to tyle. Z całej serii zostało nam jeszcze drzewko mega ciekawe i mega przeze mnie lubiane. I takie, w którym dobrze się czuję i pewnie też będą niezrozumiałe dla was wybory, bo zostało drzewko brytyjskie. Kurka. Zostało drzewko brytyjskie. Mega ciekawe drzewko. Mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.